latek w policyjnej izbie zatrzyma w Przasnyszu zmarł 56-latek. Mężczyzna trafi tam pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie przestawał oznaki życia. Sprawdza jasi prokuratura. Spraw opisuje Kurier Przasnyski. W czwartek 21 czerwca w Przasnyszu policja zatrzymała 56-latka podczas interwencji domowej. Mężczyzna trafi do policyjnej izby zatrzyma w momencie ujęcia dopijany, aby podejrzane o zatrącanie się nad cezetonkiem rodziny, art. 207 kk. Mężczyzna przebywa w izbie tak FP tak i popołudniem jeden z policjant w załówaj gret przecinek E 56-latek nie daje oznak życia. Funkcjonariusz podjesi reanimacji, zawiadomi te pogotowie. Po kolejnej PR-bie reanimacji, tym razem w wykonaniu lekarza dyurnego, stwierdzono zgon 56-latka. Sprawdza jasi prokuratura rejonowa w Przasnyszu, a tak e policyjne biuro spraw wewnętrznych i wydział kontroli komendy wojewódzkiej w Radomiu, donosi Kurier Przasnyski. Badane jest przyczyny zgonu mężczyzny, ale jak mówi prokurator rejonowy Artur Folga, możliwe, e 56-latek miazawa. Prokuratura zapewni ja, EMA monitoring z izby zatrzyma przecinek gdzie kamery obejmuj m.in. cel przecinek korytarz a takie pomieszczenie przejściowe. Wiesz, co powiedzie przecinek gdy dzwonisz po pomoc? W tym kwisie trzeba mnie komplet punkt w zatrzymanie, Przasnysz, mier przecinek komisariat, policja.